Prolog. Tygiel. 826 rok naszej ery. Podróżniczka przestworzy stanęła na skraju stromego kanionu spowitego senną poranną mgłą. Przyciągnęła ją tu wydająca się sięgać nieba ogromna skalna struktura. Nigdy wcześniej nikt z jej plemienia nie ośmielił się wyruszyć tak daleko w góry. Pochodziła ona z plemienia Chakopsa, genetycznie wywodzącego się z linii Majów, których potomkowie nazywani byli Indianami Anasazi północnego Nowego Meksyku. Jej szczupłe brązowej karnacji ciało ozdobione było rytualnymi tatuażami oznaczającymi przywództwo wśród znawców jaźni. Znawcy jaźni skupiali się w plemieniu Chakopsa na wzrastaniu w sferze ducha. Stworzyli oni szereg różnych rytuałów, ceremonii przejścia, komnat medytacyjnych i kiwas, a także odpowiedzialni byli za plemienne zapisy dotyczące pochodzenia, historii i systemu wierzeń. Podróżniczka przestworzy miała 34 lata. Odziana była w sięgającą do kolan garbowaną skórę jelenia, a jej szyję i dekolt przyozdabiały turkusowe koraliki. Tuż nad sercem widniał odcisk jej prawej dłoni o błękitno-fioletowej barwie z przyczepionymi doń malutkimi białymi paciorkami symbolizującymi gwiaździste niebo, odniesienie do jej imienia. Proste czarne włosy, przytrzymywane na jej głowie przez opaskę z króliczego futra, opadały z tyłu na plecy. Jej piękna, młodzieńcza twarz oprawiała oczy bardzo doświadczonego człowieka o dużej mądrości. Kontynuowała zamierzone zejście do kanionu, gdzie z głębokich cieni wznosiła się spiczasta struktura skalna, skierowana ku blado-błękitnemu niebu niczym impertynencki palec, zamoczony w czerwonej farbie, wskazujący niewidoczne gwiazdy. Ów intrygujący widok był właśnie tym, co przyciągnęło jej uwagę poprzedniego dnia. Kiedy szła w kierunku czerwonego wzniesienia z piaskowca, uwagę jej przykuł delikatny błysk światła. Słońce właśnie wznosiło się nad krawędź kanionu, kusząco odbijając się od jakiegoś niezwykłego przedmiotu leżącego jedynie 6 metrów przed nią. Nagle poczuła się jak człowiek wkraczający na zakazany teren. Jej ciało zastygło w miejscu, a oczy utkwiły w błyszczącym obiekcie, nie większym niż ludzka głowa, do połowy zakopanym w sosnowych igłach, pomiędzy dwoma sękatymi konarami drzew stojącymi niczym strażnicy skarbu. Z początku pomyślała, że może to być odłamek srebra, lecz zbliżywszy się do obiektu zauważyła, iż pokryty jest on rzędami niezwykłych znaków, jakby cienkimi wężykami pełzającymi po jego powierzchni, jednak zastygłymi w bezruchu jak ślad niedźwiedzich pazurów. Przykucnąwszy nad przedmiotem dostrzegła, że jego kolor był zarówno złoty jak i srebrny, czego nigdy wcześniej nie widziała. Przyjrzała się bliżej jego połyskującej powierzchni. Obiekt ten z całą pewnością nie był naturalny. Nie miała co do tego żadnych wątpliwości. Nie stworzyła go ani natura, ani też nikt z jej plemienia. Zaintrygowana i oczarowana jego niezwykłym kolorem, przez kilka minut usiłowała zdecydować jak i czy w ogóle się do niego zbliżyć. Jeśli miał on właściwości nadprzyrodzone, jej zadaniem było wykorzystać go w sposób praktyczny dla jej ludu. Jeśli natomiast stanowił zagrożenie, to należało go umieścić jak najdalej od ich ziemi. Jako szamanka na swej ojczystej ziemi miała obowiązek zachowywać się dociekliwie i odpowiedzialnie. Podróżniczka przestworzy uniosła dłoń nad obiekt, jakby go błogosławiąc. Jej wąskie usta wyrecytowały starożytny werset przodków: „Jesteś mi znany w wielkiej tajemnicy. Czuję się zaszczycona twoją obecnością”. Jej dłoń zaczęła drżeć, po czym całe ciało zadygotało niczym przeszyte falą prądu elektrycznego. Nagle jakaś siła przyciągnęła jej dłoń do obiektu, powodując, że mimowolnie szczelnie go objęła,
jakby był potężnym magnesem. Jej palce, zaciskając się w niekontrolowanym odruchu, chwyciły przedmiot i przyciągnęły do klatki piersiowej, tuląc do serca jak ukochane dziecko. Całe jej ciało objęły na wskroś przeszywające wibracje. Wszystko, co wiedziała i znała, każde doświadczenie, jakie przeżyła, zostało dogłębnie oczyszczone. Jej umysł opróżnił się niczym woreczek pełen motyli otwarty na światło słoneczne. Czuła się całkowicie wolna od swojej przeszłości i przyszłości. Odczuwała tylko przejmujący ogrom chwili obecnej. Przez długi czas trzymała obiekt przyciśnięty do klatki piersiowej, zupełnie nieświadoma swoich poczynań. Stopniowo zaczynała zdawać sobie sprawę z ciężaru trzymanego przedmiotu. Był on dość ciężki, o wadze zbliżonej do ciężaru małego dziecka, mimo swych niewielkich rozmiarów. Z pewnym wysiłkiem umieściła obiekt z powrotem na ziemi. Gdy tylko to zrobiła, zaczął on niemalże niedostrzegalnie wibrować. Wyraźne linie na powierzchni przedmiotu zaczęły się rozmywać. Podróżniczka przestworzy przetarła oczy, niedowierzając temu, co ujrzała. Na jej twarzy pojawiło się mieszane uczucie zakłopotania i strachu, ale nie mogła się poruszyć. Wszystko zaczynało stawać się jak we śnie. Poczuła, jak obleka ją jakaś lekka mgiełka, wielka tajemnica jej przodków. Światło w kanionie migotało i pulsowało wyraźnie w rytmie hipnotycznego tancerza. Przed nią znajdowali się trzej wysocy, dziwnie wyglądający, ale przystojni mężczyźni. Ich oczy mieniły się w barwach błękitnej, zielonej i fioletowej, promieniejąc pogodnie. Ich długie, czyste, białe włosy opadały na klatkę piersiową. Odziani w szmaragdowej barwy szaty, które były dziwnie przeźroczyste, stali naprzeciwko niej jak majestatyczne drzewa. Nie odczuwała żadnego strachu, gdyż wiedziała, że ma tylko jedno wyjście – ustąpić i czekać, co się stanie. Jesteśmy twoją przyszłością, a nie tylko przeszłością, jak teraz sądzisz – przemówiła jedna z istot stojąca w środku. Ona natomiast kiwnęła potwierdzająco głową, próbując przekazać, że ich zrozumiała. Ale jej ciało było całkiem gdzie indziej, w jakimś innym świecie, o którym szybko zapominała. Zauważyła, że chociaż usłyszała słowa, to wymawiające je usta się nie poruszyły. Przemawiał bezpośrednio do jej umysłu. I w dodatku perfekcyjnie mówił w języku Chakopsan, co było niespotykane u ludzi postronnych. Zostałaś wybrana. Nadszedł czas, abyś wzniosła spojrzenie poza jasność ognia i rozpaliła swój własny płomień. Jesteś naszym posłańcem do twego świata. Jako że jesteś podróżniczką przestworzy, my, twórcami twoich skrzydeł. Razem przedefiniujemy to, co zostało nauczone. Przetopimy to, co utrwaliło się jako prawda. Ochraniamy wszystko, co zawsze było i zawsze będzie nasze. Mogła tylko obserwować. Szacunek do owych twórców skrzydeł samoistnie wypełnił jej serce. Istoty przed nią stojące wywołały to przez ich samą obecność. Uczucie to rozlało się w jej wnętrzu, jakby nagle otwarto jakiś ukryty, niekończący się zbiornik. Żadna rzecz nie jest bardziej boska od pozostałych, powiedziała istota. Nie ma żadnej drogi do pierwszego źródła lub wielkiej tajemnicy. Wszystkie istoty są połączone z pierwszym źródłem w tym szczególnym momencie. Gdzieś głęboko poczuła wewnętrzną chęć odpowiedzenia – kim jesteś? – uformowała się fraza w jej umyśle. Jestem z rodu światła, tak jak i ty. Jedynie nasze ciała są inne. Cała reszta pozostaje w czystym świetle trwałości. Przyszłaś na tę planetę zapominając, kim jesteś i dlatego się tutaj znalazłaś. Teraz jednak sobie przypomnisz – będziesz nas wspierać, jak postanowiłaś.
przebudzisz powód, dla którego tutaj jesteś. Furkoczący dźwięk ponad jej głową zabrzmiał jak trzepotanie tysiąca par bezkształtnych skrzydeł, po czym z nieba zstąpiła spirala światła. Kształty wewnątrz światła przypominały te, które widziała na przedmiocie, skręcone, stopione i oddzielone. Inteligentne linie, język światła. Światło powoli weszło w nią tak, że poczuła napływ energii wibrującej na razie gdzieś głęboko od środka, przygotowującej się jak rzeźbiarz szykujący dłuto. Nie miały miejsca żadne zmagania, żadne przeszkody do pokonania. W pewnej chwili ujrzała, co następuje. Wystrzeliła w jej wnętrzu kakofonia obrazów ukazująca jej przyszłość. Była jednym z nich, stwórcą przedmiotu, który znalazła. Nie była Chakopsan, to tylko maska, którą nosiła, natomiast jej prawdziwy ród pochodził z gwiazd. Z miejsca tak odległego, że jego światło nigdy nie dotknęłoby prawdziwie Ziemi. Kiedy doszła do siebie, jej wizja momentalnie zaczęła zanikać, tak jakby jej umysł był sitkiem niepozwalającym utrzymać obrazów jej przyszłości. Podniosła przedmiot, pieszcząc go dłonią i wiedząc, że jest jego opiekunem. Zaczęła zdawać sobie sprawę, iż zaprowadziłby on ją do czegoś, co nie było jeszcze gotowe do odkrycia. Ale wiedziała, że jej czas przyjdzie. Czas, kiedy mogłaby nosić inną maskę. Maskę kobiety o czerwonych włosach i białej skórze. To był ostatni obraz, który odpłynął. Wprowadzenie. W roku 1940 kilka przypadków przejęcia wraków UFO zmotywowało przyznanie specjalnego budżetu rządowego na założenie nowej organizacji objętej najwyższym stopniem tajności. Rządowych służb laboratoriów projektów specjalnych, odpowiedzialnych za zabezpieczenie, ochronę i analizę technologii przejętych z pozaziemskich statków kosmicznych. Organizacja ta miała dwuznaczny honor bycia największym sekretem pośród wszystkich laboratoriów badawczych rządu Stanów Zjednoczonych. Usytuowany na terenie pustynnym niedaleko Palm Springs w Kalifornii, owy silnie umocniony i zakonspirowany kompleks skupiał najlepszych naukowców laboratoriów rządowych, przydzielając im stosowne upoważnienia bezpieczeństwa. Imperatyw istot pozaziemskich, powołany w roku 1950, postrzegano jako o ogromnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, a w rzeczywistości całej planety. Do zadań Organizacji Wywiadowczej Zaawansowanego Kontaktu, ACIO, należała analiza przejętych obcych technologii w jakiejkolwiek formie je znaleziono oraz odkrywanie sposobów na ich zastosowanie w technologiach pocisków, systemów kierowania, radarach, myśliwcach, inwigilacji oraz w komunikacji celem utrzymywania dominacji na płaszczyznach wojennych i kontrwywiadowczych. W połowie roku 1950 znaleziono kilka statków kosmicznych z istotami pozaziemskimi w środku, które wciąż żyły. Incydenty te wydarzyły się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Związku Radzieckim i Ameryce Południowej. W czasie jednego z takich wydarzeń mającego miejsce w Boliwii, pewien genialny ekspert elektroniki, Paulo Neruda, zdemontował urządzenia nawigacyjne z rozbitego UFO, po czym pomyślnie wynegocjował dołączenie do ACIO w zamian za zwrócenie urządzeń oraz korzystanie z jego usług. Paulo Neruda i jego 4-letni syn, Jamison, stali się obywatelami Stanów Zjednoczonych w roku 1955. Starszy Neruda, zanim zmarł w 1977, awansował w ACIO na wysokie dyrektorskie stanowisko. Jego syn, Jamison, dołączył do ACIO krótko po śmierci ojca, stając się najlepszym ekspertem w językoznawstwie, kodowaniu oraz technologiach szyfracyjnych. Młody Neruda był po prostu geniuszem w językach.
komputerowych, obcych, ludzkich. Nie miało to większego znaczenia. Jego wrodzony dar wykorzystywany był przez ACIO głównie w interakcjach z inteligencją pozaziemską. Znalezienie żywych istot pozaziemskich w latach 50. zainicjowało jednocześnie utworzenie nowego programu wewnątrz ACIO. Program transferu technologii, TTP, zaistniał dzięki odnalezieniu pasażerów UFO dwóch różnych pozaziemskich ras, znanych jako Zeta Reticuli oraz Corteum. W zamian za szereg usług i przywilejów rozciągających się na Stany Zjednoczone i inne rządy, rasy te przekazały ACIO zestaw wybranych technologii. Tym samym ACIO pełniło funkcję magazynu i miejsca rozrachunku dla technologii pochodzących z TTP od Zetas i Corteum. Działania ACIO poszerzone zostały o pracę nad niewojskowymi wersjami pozyskanych technologii, które trafiałyby zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Technologie takie jak układy scalone i lasery to jedni z potomków TTP ACIO z Zetas i Corteum.